Minecraft, ale to najtrudniejszy skyblock na świecie. Żeby zdobyć jakiekolwiek przedmioty, będziemy musieli handlować z wieśniakiem, a jego ceny są naprawdę wysokie. A nasze główne zadanie to pokonanie smoka. Mylę państwo, to nie będzie odcinek, to będzie seria. To mi się podoba. O to chodzi. Bo to zadanie to jest ultra trudne. Dlatego umówmy się, że jeżeli dobijecie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek, to kolejny odcinek będzie właśnie z tego. A ja specjalnie dla was na tą okazję przywdziałem złoty dres. Znaczy szary, ale to jest taki trochę złoty. Andrzeju, ja wiem, że być może głupio się pytam, ale czemu ty lewitujesz? Magic. Dobra, sprawdźmy co on tutaj ma i jak tak patrzę, tobie już zaczyna tutaj boleć. To zadanie jest naprawdę ultra trudne i żeby je zrobić, będziemy musieli tutaj naprawdę sporo czasu poświęcić, zbudować dom, specjalną platformę na moby i tak dalej. To totalnie nie jest na jeden odcinek. Dobra, weźmy, sprawdźmy nieskończony blok pode mną, my z niego będziemy dostawali co takiego ciekawe. Czy naprawdę ta ziemia wypada... O, dobra, dostajesz, bo już będzie spadała cały czas! No na serio cały czas spada. Dobra, musimy otoczyć ewidentnie tą trawkę kolejnymi blokami, bo będzie mi wszystko spadało. Ej, 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 ja tam na dole coś widzę, tam jest jakaś tabliczka, no ale póki co i tak tam nie zajdę, bo... Gdybym teraz tam zszedł, to już tutaj nie wrócę. Może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego to strzela blokami i nie dostaje ich do ręki, tylko wszystkie spadają? Dobra, już jest lepiej, te bloki zaczynają wpadać mi do ekwipunku. To jest, wiecie co, tutaj były najtrudniejsze już zadania przede mną, w sensie na tych płaskich światach, co sobie graliśmy, ale tutaj nawet świata nie ma, tutaj nie ma nic, tylko jest jakiś wieśniak. Andrzeju, czekaj, ja ci zrobię platformę, co, bo jak będziesz tak lewitował, to ja myślę, że będą cię nogi bolały, trzymaj, nie ma za co, stary. Dobra, musimy zrobić tutaj gdzieś skrzyżowanie i drogi, tak, żebym mógł, właśnie, mieć gdzieś moby i dom, taki bezpieczny dom. Czy tobie teleportuje? Pa. Cyk, pyk. Nie ukrywam, że przydałaby się tutaj jakaś zenchantowana łopata, co by więcej ziemi zdobywać. Czekaj, 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 co możemy tutaj kupić w ogóle? Bo tutaj za ziemię możemy kupić tylko i wyłącznie lód? Okej, czyli bez pokonania mobów, bez zdobycia kości i z niego mięsa, nie jesteśmy w stanie w ogóle tego pchnąć do przodu. A jeżeli chcecie sami w to zagrać i dać mi na przykład jakieś podpowiedzi, co tutaj mogę robić, to zapraszam do opisu, tam macie link do tej mapy. Myślę, że w tamtą stronę jak pójdziemy, zrobimy sobie wybieg na dziwne moby, na te złe. Czekaj, a ta trawa będzie się w ogóle rozrastała, czy tak nie działa? Dobra, idziemy. To trzeba zrobić i tak kawał drogi ode mnie. Później, jak będę miał możliwość, jak jestem w stanie sobie zdobyć jakoś węgiel, w sensie, bo tutaj... Tak, będę mógł z sadzonki. Żeby zrobić węgiel i jedną pochodnię, potrzebujemy... O Boże, ile rzeczy... Ojejo, aż mnie boli! Dobra, najważniejsze, że trawa się rozwija, a to oznacza, że moby będą nam się pojawiały. Te takie pozytywne. Pasywne. No, że owca, świnia, krowa. Łosie, jelenie, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Andrzej, ty tak stoisz i patrzysz, byś mi pobok albo chociaż łopatę mi dał. Andrzej, czekaj, czekaj, a czy ty masz na przykład enchanting tutaj taki do używania, że mógł sezon... O, masz, okej, okay, za 10 ok pająka? Ej, to nie jest takie drogie. Dobra, myślę, że taka odległość będzie okej, okay, żeby moby się pojawiały. Tylko zachodzi mi już słońce, nie podoba mi się to w ogóle. Zaraz będą się pojawiały gałgany jedne i nic po nie. Dobra, wiecie co? Zbierzmy sobie 64 bloki ziemi, tak żebyśmy mogli wymienić je, z czego się orientuję, na lód. Wtedy zobaczymy, co jest tam na dole. Może tam jest jakaś podpowiedź? Coś takiego specjalnego dla mnie, żeby trochę łatwiej było. Dobra, pora tutaj zrobić genialny dom, tak żebym mógł schować się przed mobami. 1 hour later. Wiem, co sobie myślicie, ale tylko na tyle mnie było stać. To jest... mój dom. Nie, Andrzej, nie oceniaj. O, i blokada na moby, genialnie, tu, pyk, o. Jest jeden, czekaj, weź drugi. Nie no, teraz to już czuję się totalnie bezpieczny. Okej, w razie czego możemy tutaj sobie postawić kolejne bloki, tak żeby nic mi tutaj nie... Wiadomo, to nie będzie mój dom, nie? Ja go jeszcze sobie przerobię, ale no. Póki co, to tak tutaj... strasznie to wygląda. Możecie w komentarzu obstawiać, ile będzie odcinków z tej serii, bo ja tak myślę, że przynajmniej... 5? Może 6? Może milion, nie wiem. Kopu, kopu. Ty, a czemu mi się tam moby nie pojawiają? Przepraszam bardzo, czy to jest za blisko, że mi się zespawnowały, jakby o co tu chodzi? Tylko z drugiej strony to ja się boję, że jak teraz bym poszedł tam i tam mi się nie pojawią, to tu mi się pojawi przy Andrzeju, będą mi tu atakować, a tu mój dom jest jakby... Nie wiem, co mam zrobić. Zbierajmy dalej bloki. Mam pierwszy stak, jaki jestem dumny. Mylę państwo, mamy dwa staki ziemi, możemy w tym momencie wziąć i zakupić sobie lód. Jako mi się nie rozpuści, nie? I mi zniknie, to po prostu chyba wyjdę z siebie. Tylko teraz, żeby to dobrze ustawić, tak żebym trafił tam na dół. Okej, okay, to jest ten blok, to jest zaraz pod tym, więc myślę, że powinienem zniszczyć to, żeby ta woda dotykała tamtego. Kiedy to się rozpuści, to musi słodko przyjść? Słońce... O, jedź! Ty, ja się przestraszyłem tego Andrzeja. Chłop to 20 minut stoi, ja się przestraszyłem, go pierwszy raz zobaczył.
Dobra, to ja se pokopię, póki mi tutaj słonko nie wstanie. No bo co innego mam robić? Jakby tutaj nawet grzybów zbierać nie mogę, no bo nie mam na czym, no. Dobra, słońce wstaje, mamy naprawdę dużo bloków przez tą noc nazbierane. Teraz by trzeba było oddalić daleko, dużo dalej tą całą platformę, bo moby nie chcą mi się jeszcze tutaj spawnować. No i czekamy jeszcze na tą wodę, żeby ten lód się rozpuścił i co tam... Ej, to jest większe, może coś tam jest w środku. Dobra, zobaczymy za moment, najpierw zróbmy tą platformę. Jeżeli zrobimy ją wystarczająco dużą, to dużo mobów będzie się tutaj spawnowało, a w ciągu dnia powinny one nam znikać, przez co bez walki jestem w stanie zdobyć i te kości, i mięso zombiaka. O! O! No. Brawo, ty! Dlaczego mały palec mnie zawiódł? Co tutaj się wydarzyło? Dlaczego puściłeś shifta? Ja chyba wyjdę z siebie i stanę obok. Ty, a dlaczego ten lód nie bierze i się nie rozpuszcza się? Jakby ja się boję, że jak go zniszczę, to że on mi weźmie i zniknie, a wody nie da. Mam spróbować? Trochę się boję, nie chcę drugi raz fejla zrobić, no. Uwaga! Już mi lepiej, nic się nie stało, wszystko jest w porządku. W porządku. Dobra, zróbmy tą platformę na moby, chociaż jakiś postęp trzeba zrobić, bo na razie to mi idzie bardzo, oj, bardzo źle. Dobra, ta platforma wygląda dosyć dziwacznie, ale nieistotne. Wiecie co, mam pewien plan, bo i tak bloków teraz przy sobie nie mam, a gdybym tak spróbował tam po prostu zejść na dół, żeby się dowiedzieć co tam jest. Może będzie jakaś informacja? Proszę, przeżyj, przeżyj! Ja bez wody nie dam rady! Dobra, trzeba teraz kopać, znowu dwa staki ziemi, żeby kupić jeden lód, no to... Piękne, ja lubię tak wykorzystywać czas. Proszę cię Andrzej, daj mi chociaż łopatę, to cię... Jak ja mam to kopać? Dobra, trochę tego mamy, wymieńmy sobie na ten lód i proszę, żeby ten lód się w końcu rozmroził, bo to jest zwykły lód, on powinien w końcu zmienić się w wodę, no nie? No nic to nie daje, nie chce się w ogóle rozpuścić! Dobra, nazbierajmy trochę więcej tych bloków w tym momencie, żebym mógł stworzyć sobie jakąś chatę, bo nie wiem jak z tymi mobami, ale na przykład pająki czy creepery normalnie będą mogły tutaj chodzić i pająka tak średnio ścianą zatrzymasz, nie? I tak gadzina jedna przejdzie. Dobra, księżyc zaczyna wstawać, więc pora przerobić ten mój jakże piękny pierwszy dom na coś konkretniejszego. Uwaga i cyk! 1 hour later. Ła, pierwszy pająk się pojawił, bardzo dobrze! Tylko pająk nie zniknie. No trudno, będę najwyżej tylko rzucał w nich ziemią, jakby to jest wszystko, co potrafię. Okej, naprawdę dużo mobów tam się pojawiło, jest szkielet, jest Spidey Jockey. Okej, tylko większość tych mobów nie zniknie. Mamy problem. Opa, opa, i zaczynają się złazić gałgany. Ej, dobrze, bo za to mięso będę mógł coś przecież kupić. Dobra, pierwszy dom mamy, niech jak najwięcej tych zombiaków mi tutaj przyjdzie, chociaż tam widzę, że jest jeszcze tylko jeden. Dobra, jak wam się podoba mój dom? No, też się spodziewałem czegoś lepszego, ale z ziemi to co ty możesz ukleić? Tu mamy ziemiastą, tutaj mamy ziemiaste łóżko, tutaj jest ziemiasty niewidzialny piec, tu mamy niewidzialne ziemiaste drzwi, normalnie mogę je otwierać i zamykać. I zawsze są otwarte. Dobra, a co ja mogłem dostać w zamian za mięso? Okej, jedną sztabkę żelaza i wtedy, jeżeli z drugiej strony nabierzemy dużo ziemi, tak żeby nam się pojawiły owce, zrobimy pomarańczową wełnę. Jak zrobić pomarańczową wełnę? A, z kości i z czerwonego tego, czyli trzeba kwiaty, kości. Jezu, jakie to jest trudne! Dobra, trzeba nazbierać więcej bloków, nic nie zrobimy. O, słyszę, że coś tutaj się zaczyna dziać obok mnie z tymi zombiakami. Tylko, żeby to mięso nie spadło na ziemię, czekaj. Okej, jest całkiem nieźle. O! Dobra, trochę tego jest. Czekaj, mamy jedno chociaż? Dobra, no jedno zawsze coś, nie? Łup! Łup! Jak ja mam go niby zrzucić? Wow! Dobra, przeżyłem, to jest najważniejsze. Chodźmy jakoś do tego pająka, co? I powiększymy tam platformę, żeby jeszcze więcej mobów mogło się pojawić. A ten pająk powinien... Wow, ile tam jest rzeczy! Dobra, do widzenia. Ej, mamy już 5 kości, człowieku, to jeszcze... Czy tam jest slime? Ty, oni sobie ze mnie jaja robią chyba, co... Dlaczego slime zamieszkał w moim domu? Przecież to dla siebie budowałem! Czy on właśnie zniknął? Co tu się dzieje? Andrzej, masz dziwnych kumpli, kogo ty tu sprowadzasz? Ale musicie przyznać, że mój dom jak na dom z ziemi wygląda... Na symenifik psikalafon, genialnie! Ty, no nie ma tego slime'a, był, se wziął i se znikł, jakby... Co się w ogóle dzieje? A czy ty, lodzie, możesz się w końcu rozpuścić? Dobra, musimy teraz zbierać dużo ziemi, żeby po drugiej stronie zrobić miejsce tak, żeby spawnowały nam się moby, ale nie będzie to zbyt daleko, to musi być blisko. No bo nie chcę, żeby moby się pojawiały, jakoś daleko też mi się chodzić nie chcę, nie? Ja trochę leniwy jestem.
Dobra, zrobimy sobie tutaj takie małe podwórko. A czekaj, ja mam Optifine, może uda mi się coś przeczytać na tej tabliczce jednak. Co to jest? Command bloki. Serio, ja tam chciałem schodzić, tam są command bloki ukryte? Ja już myślałem, że naprawdę będzie tam coś ciekawego, coś takiego, co mi trochę pomoże. Dobra, wiecie co, ja tutaj mam już parę rzeczy zrobionych, nie? Ale zróbmy jeszcze taką małą chatkę tutaj Andrzejowi, no bo on tak w nocy stoi, strach trochę tutaj, bo tak no... Zaraz za przepaścią. Dobra, nazwiemy to, jak będziemy mieli drewno, kioskiem Andrzeja. Jakby to... najlepiej. Mhm, to jest to. Dobra, weźmy jeszcze trochę tej ziemi, powiększmy jeszcze tą platformę tam na moby i może, ale tylko może uda mi się zdobyć pierwszą sadzonkę po jakiejś godzinie gry. Dobra, czekaj, bo już słońce zachodzi, ja muszę szybko wracać, żeby nic się nie pojawiało u mnie, bo wtedy nie będę miał gdzie się zatrzymać, o tutaj to mnie utłuką, a mam przy sobie kości, mam przy sobie jedno mięsko, jakby nie mogę tego stracić. Czemu ja tak szybko mówię? Dobra, zablokujmy przejście tutaj, później to robimy sobie płot, ale najpierw, no, nie będziemy mieli drewna, to my nic tutaj nie ogarniemy. Tylko 5 kości. Proszę, żeby pojawiło się... Ale dobrze wyglądam w tym złotym dresie. Żeby pojawiło się trochę szkieletów i z samego rana, jak w końcu będziemy mogli ich utłuc, żebym zdobył to i będziemy mogli ruszyć dalej w naszą jakby niesamowitą... Jakby? Niesamowitą, najtrudniejszą przygodę na świecie. Dobra, kopu, kopu. Dobra, mobów coraz więcej się zaczyna tam pojawiać. Jest jeden szkielet, jest 3 zombiaków, ale to pewnie jeszcze się wszystko zmieni. No, impreza tam się zrobiła gruba. Okej, mamy gdzieś tak połowę nocy, bo tam pod tym blokiem gdzieś widzę słońce. Mamy na ten moment prawie chyba, jak pozbieram 400 taki, ponad 400 taki ziemi i tam robi się grubo. Trzeba będzie odrzucić gdzieś te wszystkie bloki, które mam, zostawić je, bo nie mam skrzyni, żeby je schować, żeby jakoś pozbierać to, co tam się znajdzie. Ale zobaczcie, my już mamy 4 szkieletów, 5. Jak dobrze pójdzie, to wystarczy nam na sadzonkę pierwszą, to by było spełnienie marzenia. I najgorsze, że robię się coraz bardziej głodny, jeszcze trochę nie będę mógł biegać, a jedyna możliwość to zdobycie kobla i kupienie pieczonej wieprzowiny, żebyśmy mogli w końcu coś zjeść. Więc fabryka kobla, no, musi być zrobiona, inaczej nie damy rady. O, popatrz, ktoś wziął i zapalił światło, w końcu, od razu lepiej. Tylko, że dalej jest noc. Ja już nawet nie wiem, ile staków tej ziemi teraz przy sobie mam, ale chyba powoli wstaje słońce, bo widzę, że niebo zaczyna się robić delikatnie czerwone. Dobra, koniec kopania. Poczekajmy, weźmy, pozbierajmy to, co tutaj mam. Ej, tego jest gigantycznie dużo, jakby to było szkoda, gdybym zginął. Teraz tak, mobów... O Jezu, ile tego tam jest. To jest jeszcze creeper, którego trzeba jakoś zrzucić. Jest, dobra, jeden spadł, całe szczęście. Zróbmy tak, ja będę miał jakieś 5 minut na to, żeby pozbierać te rzeczy, gdy je za chwilę wyrzucimy. Te moby... Nie no, jeszcze trzeba zaczekać, aż one się spalą, bo tak to bez sensu, żebym tam szedł. Zombie, pa! Słońce wyszło, widzisz? Zara będzie cię grzało. Zara się spalisz, zombie! Ej, dlaczego połowa mobów mi tam poznikała? Przepraszam bardzo, to trochę nie fair jest. Halo? Halo? Ty, ten się przestał palić. Halo, kolego, to nielegalne. O, od razu lepiej. Dobra, z czego widzę, to dużo bloków nie dostałem. Wywalmy to tutaj, niech sobie leży, żeby tego, broń Boże, nie stracić. Teraz sprawdźmy, co tam się udało zebrać. Są kości. Ej, dobrze. Kości są mega ważne. Tam są jakieś kości? Nie, ale jest mięso. Mamy w sumie 7 kości dopiero. Ups. Dobra, możemy wracać. Nie jestem zadowolony. Myślałem, że będzie trochę lepiej. Dobra, nasz bilans to 7 kości. Zaraz będziemy mieli na sadzonkę, ale to by trzeba poczekać do kolejnej nocy. Więc, myli państwo, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. A tak jak przypominam, 10 000 łapek się pojawi. Kolejny odcinek wpadnie jako następny.